Dobry wieczór, kochani, już do Was idę. Tradycyjnie zawsze ostatnia kontrola, czy wszystko działa jak powinno. Dobry wieczór, Wiruski. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dniu wyjątkowym, w dniu świątecznym, w dniu wszystkich świętych. Ten dzień wszystkich świętych to taka, to w zasadzie święto kościelne, ale myślę sobie, że z tą świętością to istnieje mimo wszystko jakaś możliwość interpretacji, przecież dla każdego coś innego może być, czy ktoś inny może być święty, oczywiście w ramach Kościoła wiemy doskonale, jakie są kryteria zostania świętym i jakie trzeba spełnić warunki, żeby tym świętym być. Niemniej jednak wielokrotnie mówimy sobie o pewnych ludziach, o pewnych sytuacjach, o pewnych przedmiotach, o pewnych miejscach, że są dla nas święte w takiej przenośni i ja myślę, że zepniemy taką dzisiaj taką klamrą tolerancji 3 dni. Ten Halloween przez wielu wyklęty jako pogański, jako amerykański, jako nasze święto. Ten Dzień Wszystkich Świętych, który z kolei dla niebędących w ramach Kościoła katolickiego jakby jest takim nieco nieistniejącym świętem i ten jutrzejszy dzień zaduszny, gdzie już każdy uniwersalnie może się w ten dzień wpasować przez pryzmat tego, że no niestety praktycznie każdy z nas, jak tu jesteśmy po jednej, drugiej stronie telefonu, ma gdzieś na cmentarzach świata, Polski, ludzi sobie bliskich. Wydaje mi się, że trudno by było, żeby było inaczej. Dlatego też te 3 dni następujące niejako po sobie zepniemy dzisiaj w takie jedno spotkanie, w którym chciałbym Was zabrać w podróż niezwykłą, według takiego klucza, który sobie ułożyłem, który sobie wymyśliłem, bo przed rokiem z okazji Dnia Wszystkich Świętych i następnie Dnia Zadusznego zagrałem 2 śpiewogrania. Zawarłem w nich w sumie 40 piosenek, takich tematycznych, takich, które traktują o śmierci, takich, które zostały napisane przez osoby, które nie żyją, takich, które, w których ta śmierć jest w roli głównej, to odchodzenie, ta cała transcendencja, która z tego wynika, ta boska część umierania. I tych piosenek było bardzo dużo. Bardzo się starałem, żeby w tym roku się te piosenki nie powtórzyły, żeby to śpiewogranie po roku nie było kopią któregoś z tamtych. I dzisiaj większą część dnia muszę Wam powiedzieć, że spędziłem wybierając piosenki według klucza, który sobie wymyśliłem. A ten klucz, który dzisiaj będzie mi i dla tych z Was, którzy zechcą mi towarzyszyć, będzie takim wyznacznikiem tego dzisiejszego wieczora, to będą w cudzysłowie święci. Piosenki poetyckiej, turystycznej, żeglarskiej. Ci wszyscy, którzy odeszli z tego świata, dla mnie osobiście, będący mistrzami, będący wzorami, będący kolegami czasami, bo czasami było tak, że poznawałem osoby przez pryzmat ich twórczości, a w wielu miejscach było tak, że poznawałem twórczość przez pryzmat osób. No i tę podróż dzisiejszą postanowiłem zamknąć w takich klamrach, które dla mnie osobiście, urodzonego w roku 79, dają początek jakby mojego ogarniania świata. I dlatego też te osoby, które dzisiaj będą w roli głównej, czy też jako autorzy tekstów, czy jako autorzy muzyki, czy jako inspiracje dla powstania piosenki, wraz z datami ich odejścia stąd na te symboliczne niebieskie połoniny, tę podróż rozpoczynamy w roku 79, w tymże roku 24 lipca na niebieskie połoniny na własne życzenie. Przeniósł się nie kto inny, tylko Edward Stachura. No łatwo byłoby w poezji i twórczości muzycznej Stachury odnajdywać te aspekty, które w taki dzień jak dzisiaj byłyby adekwatne. Wszak ten poeta bardzo ochoczo romansował ze śmiercią w swojej sztuce. No nie tylko w sztuce, jak historia pokazała, żył na własnych zasadach i na własnych zasadach umarł. Zszedł z tego pięknego świata, który tak kwieciście opisywał. No i na przywitanie w takim razie zaczynamy 24 lipca 79 roku. Wtedy właśnie Edward Stachura przeniósł się do słońca, zadając wcześniej iście retoryczne pytanie w jednym ze swoich wierszy, który w dźwięki ubrał Krzysztof Myszkowski. Dokąd idziesz? Do słońca. W nocy noc i w ludziach czarna noc, blask nie widzi, gdzie ma zadać cios.
Jestem tutaj, wołam Cię. Jestem tutaj, przeszyj mnie. Promieniu świetlisty, złocisty. Nie straż mnie, jak gdybyś nie miał wzejść. Wiem, żeś tuż pod horyzontem jest. W lustrze nieba widać Cię. W ziemi drżeniu słychać Cię. Promieniu świetlisty, złocisty. Nocy proszę, nie przeciągaj już, skoro świt, do słońca pora pójść. Z błyskiem foku będę szedł, wprost na Ciebie będę biegł. Promieniu świetlisty, złocisty. I teraz, czy to dosłownie ten wiersz należy traktować, znając historię śmierci i prób samobójczych Edwarda Stachury, czy li tylko metaforycznie? No to jest piękno poezji i przywilej poetów, że w tych metaforach można chować zarówno intencje, jak i zwyczajnie życiowe fakty. Kochani, przeskok z tego 79 roku, w którym ta nasza dzisiejsza wędrówka śladami zmarłych i ale świętych dla środowiska poezji śpiewanej postaci, rozpoczęliśmy od Edwarda Stachury. I tak symbolicznie wymyśliłem sobie, towarzyszy mi tutaj dzisiaj 21 świeczek, tyle nazwisk dzisiaj wymienię i będę gasił po każdym wspomnianym poecie jedną taką. Może się uda. Edward Stachura. A teraz 84 rok, 4 września na Płoiny Niebieskie przeniósł się do Edwarda Stachury również Tomek Opoka. Bart kojarzony z łódzką japą, kojarzony z piosenką turystyczną, ale również z piosenką zaangażowaną, z piosenką morską. Niewidomy od jakiegoś czasu, od dzieciństwa. I w tej piosence, którą za chwilę Wam zaśpiewam do muzyki i chyba również słów Johanna Mayera, którą Tomek Opoka sobie przyswoił i w jakiś sposób na swoją okoliczność nieco zmodyfikował, jest właśnie takie sformułowanie, pamiętam, ptaki zapamiętane jeszcze z dziecięcych lat. On przez długą część swojego dzieciństwa miał wzrok, następnie go stracił, stąd taka treść piosenki. Chorowity bardzo, no i w dosyć młodym wieku opuścił ten ziemski łez padł, ale zostawił po sobie piosenki, między innymi tę, z której stał się chyba najbardziej znany i kojarzony i powieje troszkę morskością od Tomasza Opoki i jego Mew. Mewy, białe mewy, wiatrem rzeźbione z pian, skrzydlate białe muzy, okrętów odchodzących w dal. Kto wam szybować każe po horyzontu kres, w bezmierne oceany, przez sztormów święty gniew. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd.
ptaki zapamiętane jeszcze z dziecięcych lat. Drapieżnie spadające ze skał na szary Skagerrak. Wiatr czesał w grzywy morze, po falach skacząc lekko biegu. Pamiętam tamte mewy przez tworzy słonych zew. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd. Tomasz Opoka, świeczka zgasła w 1984 roku, 4 września. No i teraz ten, od którego, tak jak wielokrotnie wspominałem wam na śpiewograniach, dla mnie cała przygoda z piosenką poetycką przed laty wieloma się zaczęła. Ale gdy zorientowałem się, że coś takiego pięknego jak piosenka poetycka jest i istnieje, to Wojtka Bellona, bo to o nim mowa, już od wielu lat na ziemskim łez-padole nie było. Umarł 3 maja 1985 roku i spoczął na Buskim cmentarzu. Po dziś dzień tam leży. I pozostawił po sobie w swoim 33-letnim życiu pieśni święte. Jak ja to sobie żartuję, czasami mam nadzieję, że nie rażę niczyich uczuć religijnych. Ale dla mnie święte, dlatego że bez tych piosenek prawdopodobnie w ogóle nie rozpocząłbym mojej jakiejś takiej ścieżki muzycznej, która doprowadziła mnie między innymi do tego miejsca i spotkania z wami nie tylko dzisiaj, ale już od 104 tygodni w internecie, no i od wielu, wielu lat na scenach i scenkach piosenki poetyckiej. Także pozostanę na zawsze Wojciechowi Bellonowi, którego nie poznałem, wdzięczny za to, że stworzył piosenki, które spowodowały, że mój świat się tak potoczył, jak się potoczył. No i piosenka wielokrotnie przypisywana Wojtkowi jako rodzaj specyficznego pożegnania, przypisywana mu była pewna świadomość odchodzenia, czy wręcz jakby sprawczość tego odchodzenia była mu imputowana. Prawdopodobnie, na tyle na ile ja się orientuję, tak w istocie nie było. Natomiast piosenka jakże blisko do słów i muzyki Wojtka Bellona jest chyba rzeczywiście jedną z najbardziej takich osobistych wyznań dotykających nie tylko samej transcendencji i metafizyki odchodzenia, ale również po trochu wskazuje na pewną świadomość Wojtka Bellona co do swojego stanu zdrowia i jakby sposobu funkcjonowania. Dlatego też ta pieśń tak się kojarzy jako ostatnia piosenka Wojtka Bellona, chociaż ostatnią piosenką, z tego co wiem, jakże blisko nie była. No ale cóż, jest dzisiaj taka okazja, że akurat tej pieśni nie mogłoby zabraknąć, choć szczerze mówiąc wolałbym zagrać Majstra Biedę, Sielankę od domu, czy Pejzaże Harasymowiczowskie, ale mamy dzisiaj taki dzień, jaki mamy. Jakże blisko zostało mi do końca tej podróży. Przyspieszam więc i kara lot, by cię ujrzeć. I niczym ćma do butelki lgnę, by się upić. I śmieję się, wciąż śmieję się, by cię wzruszyć. Jak wiele świetnych minęło lat, a pozostało ile ciemnych dni. Wiele lat, wiele świetnych lat, ciemnych dni. Jak wiele świetnych minęło lat, a pozostało ile ciemnych dni. Wiele lat, wiele świetnych lat, ciemnych dni. Życie jest pono kołem, co się toczy w warunkach dialektycznie określonych. Lecz wszechświat gdzie
nie ogarniesz. Galaktyk ciąg nieogarniony, gdzie zwykła pieśń człowieka, który spokoju pozbawiony, gdzie ty i ja, gdzie dom nasz, domu spragnionych, jak wiele świetlnych minęło lat, a pozostało ile ciemnych dni, wiele lat, wiele świetnych lat, ciemnych dni, jak wiele świetnych minęło lat, a pozostało ile ciemnych dni, wiele lat, wiele świetnych lat. Jakże blisko zostało mi do końca tej podróży, więc śmieję się, wciąż śmieję się, by cię wzruszyć. Jakże blisko zostało mi do końca tej podróży, więc śmieję się, wciąż śmieję się. Bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się dzieje w duszy człowieka, który się do nas szczerze i radośnie śmieje. Historia zna wielu twórców, którzy na zewnątrz wydawali się być bardzo zabawni, śmieszni, radośni, a w istocie kończyli swoje życie na własne życzenie. Tak więc w treściach wierszy poetów i bardów można odnaleźć pewne wskazówki, przy czym w przypadku Wojtka Bellona sprawa pozostaje jednakowoż dość niejasna i chyba nie ma co za bardzo tego drążyć. Trzecia świeczka zgasła w 1985 roku, a teraz piosenka do melodii Basi Tucholskiej, Bogusi Tucholskiej, której nie udało mi się znaleźć daty śmierci. Jeżeli ktoś z was zna datę śmierci mniej więcej, chociaż Bogusi Tucholskiej, no to powiedzcie w komentarzach, ja sobie dopiszę w moich annałach, bo cały internet przekopałem dzisiaj, że Bogusi nie miałem prawa poznać, to nie wiem, w którym roku przeniosła się na niebieskie połoniny. Znajduje się w internecie troszkę wspomnień z jej twórczości, z jej opisu i osobowości, ale przede wszystkim kilka bardzo ładnych piosenek i jedną z tych piosenek chciałem się dzisiaj z wami podzielić. No i posłuchajcie, Bogusia Tucholska. Na moich drogach wieje wiatr. Żegnaj kochana, wstaje dzień i nową drogę rzuca mi przez las, gdzie są mieszkania letnich burz, gna swobodny serca ptak. Na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr. Na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr. Żegnaj kochana, nie myśl źle, nie pójdę dalej z tobą. Nie mój styl, lubię uśmiechy nowych chwil, rodzić radość, rodzić płacz. Na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr. Byłaś z nami, miła ma, jednym z głazów moich dróg. Echo niosło twój głos, goniąc za mną w letnią noc. Zbudził się nowy dzień, mijam już jak minął sen. Ciągnie mnie leśny trak, na mych drogach wieje wiatr. Żegnaj ma droga, nie myśl nic, ja muszę ciągle gdzieś przed siebie iść. Bo przecież życie jedno mam, mój swobodny serca ptak. Na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr. Na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr, na moich drogach wieje wiatr.
No i tak wiał wiatr na drogach Bogusi Tucholskiej, aż zmuchnął jej świeczkę. Gdzieś kiedyś, ale nie wiem dokładnie kiedy. Natomiast dokładnie wiem, kiedy zdmuchnął świeczkę Agaty Budzyńskiej. 22 września 1996 roku Agata Budzyńska, można powiedzieć, dość tożsama postać, też filigranowa, wesoła dziewczyna z gitarą, tworząca w tamtych czasach piękne piosenki o życiu i o drodze, powszechnie lubiana, uwielbiana i też przedwcześnie kończąca swoje życie na jachcie o nazwie Sen, Mały Sen. Wrześniem dogrzewali się piecykiem jakimś takim gazowym i doszło do jakiegoś rozszczelnienia, jakiegoś błędu technicznego i w rezultacie doszło do podtrucia tlenkiem węgla i Agata Budzyńska nie przeżyła tego wydarzenia i odeszła, młodo odeszła, też będąc bardinią, to takie słowo egzotyczne, bardini, czyli dziewczyna z gitaru pisząca i śpiewająca piosenki, a taką właśnie była Agata Budzyńska. Te najbardziej znane piosenki Agaty Budzyńskiej to oczywiście Rysuję dla Ciebie Aniołka czy Moi Przyjaciele, ale postanowiłem dzisiaj na okoliczność tego spotkania, takiego refleksyjnego i takiego zupełnie innego, wyciągnąć inne piosenki, takie piosenki, które nie są tak, w taki oczywisty sposób kojarzone z twórcami, o których życiu i poniekąd również śmierci chciałbym Wam dzisiaj trochę opowiedzieć. Agata Budzyńska i piosenka Sen, no i taka piosenka, można powiedzieć, Memento Mori. Małym snem popłyniemy daleko w wielką wodę kolejnych dni. Jednak zawsze będzie w nich ciepło tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć. Małym snem popłyniemy daleko w wielką wodę kolejnych dni. Jednak zawsze będzie w nich ciepło tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć. Noce wierne przyjaciółki, w zamian za me tajemnice, dobrym wiatrem nas przygarną i w opiekę wezmą se życie. Małym snem popłyniemy daleko w wielką wodę kolejnych dni. Jednak zawsze będzie w nich ciepło tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć. Małym snem popłyniemy daleko w wielką wodę kolejnych dni. Jednak zawsze będzie w nich ciepło tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć. Nie potrafię już zapomnieć i dziękować nie wiem jak. Małe dźwięczne moje serce w śnie zostawiam, niech tam gra, niech śpiewa. Małym snem popłyniemy daleko w wielką wodę kolejnych dni. Jednak zawsze będzie w nich ciepło tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć. Małym snem popłyniemy daleko w wielką wodę kolejnych dni. Jednak zawsze będzie w nich ciepło tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć. Wielki smutek duszy mojej, kiedy przyjdzie nam się żegnać. Napnie białe żagle tęskno i spotkamy się na pewno, na pewno. Małym snem popłyniemy daleko w wielką wodę kolejnych dni.
jednak zawsze będzie w nich ciepło. Tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć, małym snem popłyniemy daleko w wielką wodę kolejnych dni. Jednak zawsze będzie w nich ciepło. Tej przyjaźni, bez której nie umiemy już żyć. No i Agata Budzyńska popłynęła małym snem daleko, najdalej jak się da, 22 września 1996 roku, gasząc swoją świeczkę na pokładzie jachtu o dźwięcznej nazwie Sen. Miłośnikiem samochodów, szybkich samochodów sportowych był Bogdan Łyszkiewicz, znany jako lider Chłopców z Placu Broń. To taki zespół, który ja już kiedyś wam opowiadałem przy różnych okazjach. W tamtym roku grałem na Zaduszkach. Jednego z jego utworów z Martinem graliśmy na Walentynkach. Kolejny utwór Bogdana Łyszkiewicza. Wiele pięknych piosenek. Bogdan Łyszkiewicz wraz z Chłopcami z Placu Broni miał taki w cudzysłowie romans z popkulturą, ale ta popkultura za bardzo go nie chciała. Był za mało popkulturowy na ten taki mainstream, takie ładne słowo, brzydkie słowo właściwie, a jednocześnie za mało poetycki na taką ortodoksyjną krainę łagodności. I tak Bogdan Łyszkiewicz ze swoimi piosenkami gdzieś pozostał pomiędzy, w rozkroku, trochę podobnie jak Mirek Breguła, ale wiele pięknych pieśni zostawił po sobie. Dlaczego mówiłem o szybkich samochodach? Bo o ironio, mimo że lubił szybkie samochody i podobno jeździł nimi bardzo szybko i brawurowo, to zginął, a i owszem, w wypadku samochodowym, ale nie ze swojej winy, wyjeżdżając ze stacji benzynowej, uderzyła go ciężarówka, no i zginął na miejscu 23 czerwca 2000 roku. Zostawiając po sobie wiele pięknych pieśni, no i zagram wam dzisiaj taką, która jest bardzo mało znaną piosenką. Ona pochodzi z takiej płyty, w której twórcy dzisiejsi zebrali piosenki mało znane bądź zupełnie nieznane piosenki Bogdana Łyszkiewicza i je nagrali. Ten utwór wykonuje akurat Maciej Balcar w oryginale tak zwanym. W ogóle bardzo polecam tę płytę. Dzisiaj tak bez lokowania, ale polecam płytę z piosenkami Bogdana Łyszkiewicza, bo tam jest wiele pięknych dźwięków i słów. Nigdy nie zapomnę, no się tu ta piosenka i nigdy nie grałem. Dzisiaj dopiero jej posłuchałem, no i zobaczymy, co z tego będzie. Nigdy nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę, jak oczu twoich blask mówił, będę cię kochać w okres. Nie zapomnę smaku twoich ust, nocy bez końca i bez słów. Ludzie od tysięcy lat ulepszyć pragną świat, wciąż nie mając tego nic. Dość mam już tych wszystkich bzdur, chcę być z tobą dzisiaj tu. Przytul mnie, ocal to, co czułem, gdy kochałem pierwszy raz. Jak dar bezcenny, jak jakiś skarb, kiedy słońce kładło się u naszych stóp, a w przedświcie szeptem śpiewał dla nas Bóg, że miłość nigdy nie umiera, a prawda jest w kolorze nieba. Jeśli pełnię życia poznać chcesz, wyobraź sobie, że każdy dzień najważniejszy jest. Życie to do siebie ma, że niezbyt długo trwa, nie ma czasu martwić się. Ludzie od tysięcy lat ulepszyć pragną świat, wciąż nie mając z tego nic. Dość mam już tych wszystkich bzdur, chcę być z tobą dzisiaj tu. No przytul mnie,
za to, co czułem, gdy kochałem pierwszy raz. Jak dar bezcenny, jak jakiś skarb, kiedy słońce kładło się do naszych stóp, a w przedświcie szeptem śpiewał dla nas Bóg, że miłość nigdy nie umiera, a prawda jest w kolorze nieba. No, życie to do siebie ma, że niezbyt długo trwa, nie ma czasu martwić się, i to życie Bogdana Łyszkiewicza również potrwało zdecydowanie krócej niż mogłoby. No, tragiczny wypadek samochodowy i, no, i przerwana kariera i żywot Bogdana Łyszkiewicza. Jacek Kaczmarski, o pióra i gitary. 10 kwietnia 2004 roku, w tej naszej chronologii, przypomnę dla tych z Was, że dołączyli później, rozpoczęliśmy w 79 roku od Edwarda Stachury, od śmierci Edwarda Stachury, i tak podążamy po te śmierci najnowsze, które na końcu dzisiejszego śpiewogrania, te najbardziej bolesne, najmniej przeżyte. Kochani, kantyczka z lotu ptaka. Jeśli chodzi o Jacka Kaczmarskiego, to tych pieśni, które można by było wykonać z tej i nie tylko z tej okazji, jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Niezwykle płodny był to twórca, artysta pokonany przez nowotwór krtani właśnie 10 kwietnia 2004 roku. Długo walczył. Przede wszystkim walczył o swój głos. Nie chciał poddać się takiej standardowej procedurze ratowania życia w przypadku raka krtani, czyli resekcji krtani, która skończyłaby się dla niego utratą możliwości nie tylko śpiewania, ale również mówienia. Nie wyobrażał sobie tego zupełnie. Eksperymentował z różnymi nietypowymi sposobami leczenia. Skończyło się to, no jak wiecie, niedobrze. Nie wiadomo też, jakby się skończyło przy innym sposobie leczenia, no ale faktem jest, że nie zdecydował się na leczenie konwencjonalne Jacek Kaczmarski. No i świat stracił niezwykłego nie tylko wokalistę, gitarzystę, który grał, jak część z Was wie, w sposób egzotyczny po dziś dzień, sprawiając ogromną trudność wszystkim gitarzystom, którzy starają się Jacka Kaczmarskiego naśladować, bo jest coś takiego w Jacku Kaczmarskim niesamowitego, że ci, którzy parają się na co dzień graniem jego piosenek, starają się to robić identycznie. Znaczy, uczą się grać tak, jak grał Jacek. On był leworęczny, ale grał na gitarze praworęcznej, uderzając ją od dołu, jak gdyby, i układając ręce w sposób, znaczy akordy były lustrzane, więc bardzo trudno było rozkodować, jak Jacek grał, co on pokazywał na tym gryfie. Byłoby trudno grać z nim pewnie równolegle komuś, kto gra normalnie w taki sposób konwencjonalny. Ale przez to, że zaczynał uderzenie akordów od dołu, to ten jego sposób grania był wyjątkowy i bardzo trudny do podrobienia. No ale tak jak wspomniałem, wielu twórców, którzy dzisiaj parają się graniem piosenek Jacka Kaczmarskiego, stara się właśnie dokładnie tak samo grać. Nie tylko te same akordy, ale również ta technika taka wyjątkowa, egzotyczna, również taka sama. Ja się nie staram. Jacek Kaczmarski występował gdzieś tam w moich śpiewnikach wielokrotnie przy okazji różnych pieśni, ale nigdy nie starałem się go kopiować. Zresztą byłoby pewnie trudno. Kantyczka z lotu ptaka. Taki wybrałem na dzisiaj wiersz, bo wydaje mi się, że jeszcze go nie grałem. Takim dodatkowym kluczem dla tego dzisiejszego wyboru są te pieśni, których jeszcze Wam nie grałem na śpiewograniach. Bagatelka już 103, więc to nie jest takie łatwe. Wiecie, tych piosenek już trochę zabrzmiało. No ale kantyczka, spróbujmy. Niech to będzie taka... Bo to taka piosenka, kurczę, aktualna. Patrz, mój dobrotliwy Boże, na swój ulubiony ludek, jak wychodzi rano w zborze skinać harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi i nie pyta po co za co, czasem o coś cię poprosi. Ujmij trochę łaski nieba, daj spokoju w zamian chleba, innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości.
panie w chmurze. Widząc jak się naród bawi, znowu chciałby być przed murzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią kuźnie i warsztaty, lecz nie pracowa skargami, że nie taka jak przed laty, łaska twoja nad chłopcami. Siły grożą ci nieczyste, daj nam sławić się, o Chryste. Kalwin Litwin nam ubliża, dźwigniem ciężar krzyża. Załam ręce, Matko Boska, upadają obyczaje. Nie pomogła modłom chłosta, młodzież w szranki ciała staje. W nędzy ksi się krew gorąca, bez sumienia, bez oddechu, po czym z własnych trzewi strąca niedojrzały owoc grzechu. Co zbawienie nam czy piekło, byle życie nie uciekło. Jeszcze będzie czas umierać, żyjmy tu i teraz. Grzmicie gniewem wszyscy święci, handel lud zalewa Boży. Obce kupce i klienci w złote wabią go obroże. Liczy chcimy Rzym i Niemiec, dziś po ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię i zostawi pośmiewisko. Co nam hańba, gdy talary mają lepszy kurs od wiary. Wymienimy na walutę honor i pokutę. Jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha. Jacek Kaczmarski. Każda z jego pieśni to kilkanaście zwrotek. Każda mądra, każda historycznie usadowiona, każda niezwykle refleksyjna, poza tym skąpana na ogół w pięknych i jakże celnych metaforach. I jak aktualny, dzisiaj mamy 2021 rok, a Jacek Kaczmarski od 2004 roku już nie na ziemskim łespadole. A treści jakże aktualne. I nie tylko w metaforze, ale i dosłownie. Grzmijcie gniewem, wszyscy święci. No nie grzmijcie dzisiaj gniewem, wszyscy święci. Mam nadzieję, że z jakimś takim życzliwym okiem spoglądacie na nas zgromadzonych dzisiaj. Ale was jest dzisiaj 660 osób, tylko żeby mi nie było 666, bo to będzie zły znak. Także proszę tam się nie gromadzić nadmiernie. Bardzo jest mi miło, że tak wiele osób postanowiło ten świąteczny wieczór spędzić z piosenkami ludzi, których w cudzysłowie, uznałem za w cudzysłowie świętych tego świata. No i niewątpliwie, jeżeli był Jacek Kaczmarski, to Marek Gerchuta również do tych świętych tego świata poezji się zalicza, bo zaliczać się musi. Napisał pieśni, które absolutnie wszyscy miłośnicy poezji znają. Był prawdziwym bardem i krzewicielem pięknej formy i treści. Tutaj akurat, o ile dobrze pamiętam, napisał li tylko, ale i aż słowa do piosenki, a Jan Kanty Pawluszkiewicz napisał muzykę. Marek Gerchuta przeniósł się na niebieskie połoniny 9 października 2006 roku i zostawił po sobie pieśni, oczywiście wiele takich powszechnie znanych. Ja postanowiłem dzisiaj, tak jak wspomniałem, takiej nieoczywistej piosenki wielkich twórców wam zagrać. No i liczę na waszą wyrozumiałość i cierpliwość. A to znowu, tak podobnie jak Jacek Kaczmarski, Świecie nasz, bo to taka piosenka będzie, jest również taką odezwą, która, ona się nie starzeje. Ona zawsze będzie miała głęboki sens. Sens mądrości Marka Gerchuty. Świecie nasz.
pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła wiel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują, znaczą cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują, znaczą cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zabierz ją, odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysokich traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumu. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny staw. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku, śpiewu tłumu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz, odpowiedz. Zawsze się zastanawiałem, jak Margaruta był w stanie spamiętać wszystkie wariacje każdego z tych refrenów i tych powtórzeń. Marek Grechuta odszedł 9 października 2006 roku i symboliczna świeczka Marka Grechuty również podówczas zgasła. Marek Grechuta to oczywiście twórca powszechnie znany, twórca kojarzony nie tylko przez tych, którzy na co dzień parają się słuchaniem poezji, czytaniem poezji, czy też słuchaniem piosenek poetyckich. Myślę, że mało byśmy znaleźli na szczęście w Polsce osób, które Marka Grechuty mogłyby nie kojarzyć, choć mogłyby jej też nie słuchać. Ale chociaż to kojarzenie jest już pewnym wyznacznikiem takiego trafienia do szerokiej świadomości słuchaczy. I dobrze, bo z tak pięknymi treściami to im więcej, tym lepiej. Takich spotkań z poezją i muzyką. Ale Jurek Reiser, który zmarł 2 lipca 2007 roku, nie doczekał się takiej estymy. Kojarzony jest raczej ze środowiskiem śpiewających turystów z giełdów w Szklarskiej Porębie. No i z piosenkami, które jego macierzysty zespół Browar Żywiec grywał przed laty. I to były piosenki również bardzo popularne w środowisku śpiewających turystów, przede wszystkim Jaworzyna, którą wam już nieraz grałem, ale też wiele innych pięknych pieśni. Dzisiaj wybrałem dla was piosenkę Jurka Reisera, taką też dość nieoczywistą, po to właśnie, żeby pokazywać wam twórczość szerszą, nie tylko taką najbardziej oczywistą, kojarzoną w jednej czy dwóch piosenkach najbardziej kojarzonych z danym twórcą. Jurek Reiser,
założyciel, lider, wokalista, gitarzysta i piosenkopisarz zespołu Browar Żywiec. Odszedł w 2007 roku i zostawił po sobie m.in. piosenkę Wieczór. Odchodzi noc, odchodzi tam, gdzie rosną maki, maków łan i bławatków modry wzór. Modny wzór na czerwonym dywanie. Posłuchaj, gdzieś daleko ktoś gra. Zmienia wciąż rytm na przekór, a jutro pójdziesz ze mną, odmieniona przez świt, uśmiechnięta, rozmarzona, zawstydzona jak nikt. I zagrają nam muzyki wszystkich dni, wszystkich nocy otulonych, dobry sen. I do tańca razem już będziemy szli, a najdłuższy z tańców to jest właśnie ten, kiedy grają nam muzyki wszystkich dni, wszystkich nocy otulonych w dobry sen. Szept, najcichszy szept, odptać ma w najgłębszą ciszę. Możesz nic nie mówić, i tak wiem, co się w myślach moich zapisze. Świeć, świeć mi gwiazdo w tę noc. Nie chcę sam wchodzić w przyszłość, a jutro, kiedy będziesz odmieniona przez świt, uśmiechnięta, rozmarzona, zawstydzona jak nikt. Oczarują nas pejzaże wszystkich zim, wszystkich wiosen, w których wieczne lato trwa. Aż zmęczeni mocno malowaniem tym, rozwijemy o podłogę trochę szkła. I zachwycą nas pejzaże wszystkich zim, wszystkich wiosen otulonych w dobry sen. Oczarują nas pejzaże wszystkich zim, wszystkich wiosen, w których wieczne lato trwa. Aż zmęczeni mocno malowaniem tym, rozbijemy o podłogę trochę szkła. I zachwycą nas pejzaże wszystkich zim, wszystkich wiosen, w których wieczne lato trwa. Jurek Reiser, zespół Browar Żywiec, przeniósł się na niebieskie połoniny, dołączył do m.in. do Wojtka Bellona i do wielu innych 2 lipca 2007 roku. W 2011 roku, 26 listopada, przeniósł się na połoniny niebieskie, również w następstwie nowotworu, tak jak i Jurek Reiser, Irek Meselina-Wójcicki. Jeden z liderów zespołu Piatek Gdynia, niezwykle charakterystyczna postać, bardzo charyzmatyczna, uwielbiana przez wszystkich na scenie i nie tylko na scenie, bo to bardzo fajny człowiek był. Napisał kilka ważnych pieśni na zespołu Piatek Gdynia, jeszcze więcej ważnych pieśni wyśpiewał. Znałem Mirka osobiście. 2011 rok to już taki rok, w którym zaczynam niestety wkraczać w taki świat, w którym przyszło mi żegnać również tych ludzi, których znałem osobiście, bo wszystkich wcześniejszych bardów i poetów, których dzisiaj zagrałem, znałem tylko z twórczości. Teraz pojawi się kilka postaci, które miałem przyjemność, zaszczyt poznać osobiście, między innymi Mirka. I 26 listopada 2011 roku Irek przegrał kilkuletnią walkę z nowotworem. Pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, takie fajne wspomnienia, ciepło w sercach ludzi, ale również kilka ważnych piosenek. No i to nie jest też taka najbardziej oczywista piosenka
zespołek AT, ale dzisiaj przez pryzmat twórczości tych, którzy odeszli, tych świętych piosenki, nie tylko jak słyszycie poetyckie, ale również turystycznej i żeglarskiej, dzisiaj wyjątkowo dużo jak na mnie tych pieśni żeglarskich. Więc i ta piosenka, taka quasi-żeglarska, autorstwa Irka Messaliny Wójcickiego. Życzenia, życzenie powrotu. Tak sobie zagramy, może tak jakoś inaczej dzisiaj. My staliśmy na brzegu, a on odpływał stąd. Przestrzenie są dla niego, a nam pozostał ląd. Czy tak po prostu musi być? Powtarzał razy 100. Wierzyliśmy, że wróci, wszak nam obiecał to. Płyń stary, płyń, niech wiatry ci sprzyjają. Od sztormów złych niech chroni dobry Bóg. Nocą oprócz gwiazd niech szlak twój oświetlają. Życzenia, byś powrócił do nas znów. Gdy rok już górą minął, wiadomość przyszła, że ten okręt, którym płynął, na morza leży dnie. Lecz nikt z nas w to nie wierzy, honoru słowo dam, to on na pewno przeżył, wszak tak obiecał nam. Płyń stary, płyń, niech wiatry ci sprzyjają, od sztormów złych niech chroni dobry Bóg. Nocą prócz gwiazd niech szlak twój oświetlają, życzenia, byś powrócił do nas znów. Będziemy stać na kei, choćby i przez lat 100. Nie zbraknie nam nadziei, że znów ujrzymy go. I w tawernianym dymie opowieść będzie snuł, a potem znów wypłynie, my zostaniemy tu. Płyń stary, płyń, niech wiatry ci sprzyjają. Od sztormów złych niech chroni dobry Bóg. Nocą prócz gwiazd niech szlak twój oświetlają. Życzenia, byś powrócił do nas znów. Płyń stary, płyń, niech wiatry ci sprzyjają. Od sztormów złych niech chroni dobry Bóg. Nocą prócz gwiazd niech szlak twój oświetlają. Życzenia, byś powrócił do nas znów. Taka ta piosenka Irka Messaliny Wójcickiego 26 listopada 2011 roku. Zgasła świeczka Irka niestety. No i życzenia takie, byś powrócił do nas znów. Jeżeli ktoś wierzy w reinkarnację, to no to jest mu łatwiej. A teraz piosenka powszechnie kojarzona z Jackiem Kaczmarskim, ale tak naprawdę to Jacek Kaczmarski był nie tylko, albo może i aż wykonawcą tejże pieśni, natomiast autorem tekstu był Nathan Tenenbaum, a muzykę napisał Przemysław Gintrowski, który przeniósł się, dołączył do swojego partnera ze scen 20 października 2012 roku. Odszedł Przemek Gintrowski. No i to nam napisał bardzo wiele pięknych pieśni posągowych, które wykonywał w duecie z, tak jak wspomniałem, nieżyjącym Jackiem Kaczmarskim, no i również nieżyjącym Zbigniewem Łapińskim. No ale w roli głównej w tej piosence Przemysław Gintrowski jako autor muzyki. No i to bardzo piękna pieśń jest. Dzisiaj chyba takie mam nieodparte wrażenie, że większość tych piosenek, jeśli nie wszystkie, to piosenki piękne i tym bardziej szkoda wielka, że autorów tych pieśni już nigdy nie usłyszymy w oryginalnych wykonaniach na żywo. Tak jak pisałem gdzieś na Facebooku, że te miejsca na scenie po nich, po ich wykonaniach są nie do zapełnienia, ale te piosenki żyją. One żyją i żyć będą w sercach ludzi z pokolenia na pokolenie, ze śpiewnika do śpiewnika. Teraz internet pozwolił zarchiwizować te pieśni i dostępność ich wydatnie wzrosła. Każdy może sobie te piosenki odnaleźć i cieszyć się ich pięknem i mądrością. Więc w jakimś sensie pisanie takich pieśni, jak dzisiaj wam gram, unieśmiertelnia ich twórców, tych piosenek, zarówno w warstwie tekstowej, jak i tej muzycznej. No i jest w tym wszystkim, jest jakiś taki jasny element. Modlitwa o wschodzie słońca. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże.
zmierzone dobro, którego nie wyrażał słowa. Więc Ty mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie, Panie, od nienawiści i ocal mnie od pogardy, Panie. Mocą Twoją się ukorzę, ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażał słowa. Więc Ty mnie od nienawiści obroń i od pogardy nie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie, Panie, od nienawiści od pogardy, Panie. Mądrości w modlitwie o wschodzie słońca Natana Tenenbauma i Przemysława Gintrowskiego. Przemysław Gintrowski przeniósł się 20 października 2012 roku na niebieskie połoniny i jego świeczka również niestety zgasła. Zostawił po sobie wiele pięknych, posągowych, monumentalnych wręcz dzieł, wiele muzyki napisanej do filmów, ale nie tylko, do programów artystycznych granych wspólnie z Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim. Tak sobie myślę, mam pewne ambiwalentne odczucia odnośnie naszego internetu, bo z jednej strony wspaniałe jest to, że możemy się spotykać w internecie i grać, śpiewać, umawiać się na spotkanie na żywo. Dzięki temu możemy się gdzieś tam odnaleźć na mapie świata i wyściskać szczerze i prawdziwie, napić, pogadać, wymienić dobre myśli. To wszystko internet nam daje, ale z drugiej strony jest taką pożywką niewątpliwą właśnie dla pogardy i nienawiści. I każdego dnia mam wrażenie, że to eskaluje, że jak patrzę na to, co się dzieje, jak bardzo spolaryzowani są internauci, Polacy w ogóle, jak niewiele trzeba, żebyśmy się sobie rzucili do gardeł, właściwie prawie że w każdej materii. Ja nie przypominam sobie jakiegoś takiego momentu, w którym jakaś większa część Polaków była zgodna i nie rzucała się sobie do gardeł, tak pół na pół mniej więcej. Zawsze to istnieje i jest napędzane właśnie nienawiścią i pogardą, przez którą powinien nas chronić najwyższy w wierszu Natana Tenenbauma. A teraz z tych takich posągowych pieśni i powszechnie znanych przez pryzmat popularności Jacka Kaczmarskiego czy Przemysława Gintrowskiego przeniesiemy się w świat twórców mało albo bardzo mało znane, takich szarych eminencji, których słowa od lat śpiewamy, kochamy, są te słowa
w naszych ukochanych śpiewniczkach, te piosenki, do których zostały napisane, należą do naszych ukochanych piosenek, a bardzo często nie jesteśmy w stanie nawet tych autorów dopasować do słów, które napisali. I tak właśnie Wiesław Buchcic, nieżyjący od września, 21 września 2013 roku, człowiek podobno niezwykły, nie miałem okazji poznać, ale na pewno piszący bardzo piękne słowa piosenek, piosenek, które wykonuje zespół Wołosatki. W ogromnej mierze Wiesław Buchcic napisał właśnie słowa do tych pieśni. Ryszard Pomorski pisał do nich muzykę, a najczęściej właśnie Wiesław Buchcic słowa. No i Wołosatki po śmierci w 2013 roku swojego poety nadwornego napisały za sprawą pana Sołczka i muzyki pana Pomorskiego piosenkę, która go w jakiś sposób żegna. To taki troszkę dzisiaj wyłom wśród twórców, że to jest piosenka o, czy właściwie dla Wiesława Buchcica, a nie jest napisana przez niego. Przecież mogłem w tym miejscu którąkolwiek z piosenek Wołosatek, tych najbardziej znanych, wam zagrać, czy właśnie Zima w Wołosatem, czy we Wtorek w Stronisku, czy w Starej Bacówce, właśnie do słów Buchcica. Ale uznałem, że ta piękna i stosunkowo mało znana piosenka bardziej odda to, co zespół Wołosatki chciał powiedzieć Wiesławowi Buchcicowi. Inaczej. Żadna zima w Wołosatem już nie będzie taka sama, a w schronisku po sezonie wieje nudo. Mgły się włóczą gdzieś po szlaku, mokro w butach i w plecaku, zapleśniałych słów poetów próżno szukać. A przecież ciągle słychać głos, struny gitary grają coś, wiatr dziury w niebie łata wiarą i nadzieją, że na niebieskich połoninach inny już chłopak i dziewczyna w starej bacówce przytuleni spędzą noc. Żadna siła nie powstrzyma czasu, który jak maszyna wciąż do przodu niestrudzenie ciągle goni. Może zajrzysz w nasze dusze i dostarczysz nowych wzruszeń, słowa proste, których tylko serce słucha. A przecież ciągle słychać głos, struny gitary grają coś, wiatr dziury w niebie łata wiarą i nadzieją, że na niebieskich połoninach inny już chłopak i dziewczyna w starej bacówce przytuleni spędzą noc. A przecież ciągle słychać głos, struny gitary grają coś, wiatr dziury w niebie łata wiarą i nadzieją, że na niebieskich połoninach inny już chłopak i dziewczyna w starej bacówce przytuleni spędzą noc. Bardzo często autorzy tekstów, piosenek, które kochamy, zostają takimi szarymi eminencjami. Nie poznajemy, albo nie chcemy poznać, albo nie dbamy o to, żeby ich świeczkę zauważyć. I gdy ona gaśnie, w przypadku Wiesława Buchcica 21 września 2013 roku, to powstają takie pieśni, które jakby zwracają uwagę na to, jak ważne są słowa i jak wiele piosenek moglibyście w treści tego utworu Inaczej odnaleźć. Takich, które znacie, które lubicie, które kochacie, a nie mieliście świadomości, że był ktoś taki jak Wiesław Buchcic. Szanujmy twórców nie tylko muzyki, nie tylko wykonawców, to już zwłaszcza, bo najczęściej jest tak, że utożsamiamy sobie piosenki z wykonawcą i potem traktujemy takie chodzące głosy jako artystów, a tak naprawdę to oni są
tylko i aż, bo to jeszcze zależy od umiejętności wokalnych, ale w kontekście tworzenia pieśni wyjątkowych, to ich wykonawców może być bardzo wielu. To pokazują takie przykłady, przykłady telewizyjnych konkursów, gdzie występuje kilkaset osób, które fantastycznie śpiewają tę samą piosenkę. I może się zastanawiać, kto śpiewał lepiej, kto śpiewał gorzej, ale mało kto się zastanawia, kto napisał tę piosenkę i dlaczego wszyscy chcą ją śpiewać. Dlatego zwracajcie uwagę na to, kto napisał słowa do piosenek, które kochacie, kto napisał muzykę do piosenek, które kochacie, nie tylko kto je śpiewa, bo tak naprawdę to jest tylko taki ostatni element, ważny, ale jednakowoż absolutnie dla piosenki nie najważniejszy. I tak oto pan Andrzej Waligórski i Olek Grotowski wystąpią za chwilę jako twórcy słów i muzyki, ale powiedzieć chciałem o kimś innym, o gości z Wierzchowskiej. Gości miałam przyjemność, zaszczyt poznać. 12 września 2013 roku przegrała walkę z nowotworem. Wiele osób starało się gości pomóc. Były w internecie zbiórki na jej leczenie. Ona bardzo dzielnie i z uśmiechem walczyła z nowotworem. Nie udało się. Była takim jasnym promykiem występów z Olkiem Grotowskim. Olek surowy, taki twardy mężczyzna na scenie. No i Gosia Zwierzchowska ze swoim cudownym głosem i równie cudowną aparycją i takim zacięciem kabarciarsko-poetycko-muzycznym. No, stanowili duet doskonały i wykreowali bardzo wiele pieśni napisanych przez Olka do słów pana Waligórskiego. No i niestety od śmierci Gosi ten duet na zawsze zamilkł. Olek tu i owdzie występuje solo, ale to już nie to samo. No i piosenka, którą dzisiaj wybrałem, jakiś taki bardzo morski ten set, zaduszkowo, wszystko świętowy się dzisiaj zrobił. No ale mam sentyment do Gdańska, jak wam mówiłem po którymś śpiewograniu, to i taka piosenka Transatlantyki, której o Gdańsku również troszkę prawi. W Gdańsku mewy wiatr i gotyk, słońce świeci złotą strugą. Pan kapitan białej floty idzie przez ulicę długą. Idzie z marynarską fają, w oczach ma szelmowskie błyski. Przekupki się w nim kochają, podziwiają go turystki. Transatlantyki na oceanach, a krążowniki w rejsach ćwiczebnych. Każdy z nich musi mieć kapitana. Nasz kapitan też jest potrzebny. Transatlantyki na oceanach, a krążowniki w rejsach ćwiczebnych. Każdy z nich musi mieć kapitana. Nasz kapitan też jest potrzebny. Odskoczyły drzwi tawerny, szmer uznania przebiegł salon. Wdzięk niezmierny, szyk cholerny, na rękawie złoty galon. Duże piwko panno Henu, jutro w rejs wyjdziemy może. To przywiozę heli z Henu, to i bursztyny, i węgorze. A transatlantyki na oceanach, a krążowniki w rejsach ćwiczebnych. Każdy z nich musi mieć kapitana. Nasz kapitan też jest potrzebny. Transatlantyki na oceanach, a krążowniki w rejsach ćwiczebnych. Każdy z nich musi mieć kapitana. Nasz kapitan też jest potrzebny. Piwo w pianie, Bałtyk w pianie, Gdańsk za oknem kolorowym. Pańskie zdrowie, kapitanie, stary wilku zatokowy. W Gdańsku mewy wiatr i gotyk, Neptun siusia w swoją studnię. Pan kapitan białej floty ma dziś wolne popołudnie. Transatlantyki na oceanach, a krążowniki w rejsach ćwiczebnych. Każdy z nich musi mieć kapitana. Nasz kapitan też jest potrzebny. Transatlantyki na oceanach,
a krążowniki w rejsach ćwiczebnych. Każdy z nich musi mieć kapitana. Nasz kapitan też jest potrzebny. września 2013 roku zgasła świeczka Gosi Zwierzchowskiej. Na Japie. Gosię Zwierzchowską miałem przyjemność poznać i się zachwycić. Na Japie również miałem przyjemność poznać zarówno Andrzeja Koczewskiego, jak i Marka Górskiego. Wtedy grali już w duecie, choć pierwotny duet, który tworzył piosenki duetu Koczewski Bogdański, to właśnie Andrzej Koczewski i Zbigniew Bogdański. Zbigniew Bogdański zmarł wiele lat wcześniej, zostawiając swoją twórczość w opiece Andrzeja Koczewskiego, który ją rozwinął, dopisał wiele własnych pieśni, słów i muzyki. No i piosenka bardzo adekwatna do tego dzisiejszego rozważania o odchodzeniu, bo przecież taka plejada różnego rodzaju twórców piosenek i wierszy z bardzo różnych światów, od świata żeglarskiego, przez świat poetycki, przez światy wręcz popkulturowe, aż po takie zupełnie japowo-turystyczne. Jeszcze nie czas. Słowa i muzyka Andrzej Koczewski wraz ze Zbigniewem Bogdańskim. Ja miałem przyjemność i zaszczyt poznać obu panów wykonujących tę piosenkę na Japie. Tak jak wspomniałem, Zbigniewa Bogdańskiego nie. Natomiast Andrzej Koczewski po śmierci Zbigniewa Bogdańskiego występował również wielokrotnie z Markiem Górskim. Andrzej Koczewski zmarł 14 marca 2015 roku. O tyle to istotne, że odbywała się wtedy Japa. I wyobraźcie sobie, Andrzej Koczewski był wieloletnim, honorowym szefem jury japowego i no, występował na prawie każdej z jap, które ja pamiętam, a podejrzewam, że jeszcze wiele lat wcześniej. I umarł właśnie podczas tej japy i gdy Zgorzel oznajmił ze sceny, że to się stało, że to się dokonało, Andrzej chorował na raka i wiadomo było, że to się może tak skończyć. Natomiast stało się to w takim momencie, gdzie no, wszystkich zatkało, bo gdy usłyszeliśmy ze sceny, że właśnie zmarł Andrzej, to wzruszenie, które wtedy rozeszło się po sali japy w 2015 roku, zapamiętają wszyscy ci, którzy wtedy na tej japie byli. Do dzisiaj zresztą można zobaczyć film z tego momentu gdzieś w czeluściach internetu. Ja bym chciał do twórcy, do Andrzeja Koczewskiego dołączyć również osobę Marka Górskiego. Również wielokrotnie zasiadałem w jury festiwalu japa wraz z Andrzejem Koczewskim, który był przewodniczącym jury, ale również z Markiem Górskim. Trudnym Marek był rozmówcą. Marek, z tego co wiem, nie był twórcą, był odtwórcą, prowadził śpiewogrania w różnych miejscach, przede wszystkim w łódzkiej Kei, w Zapiecku i w wielu innych łódzkich knajpach, gdzie znał niesamowite ilości piosenek, miał naturalną charyzmę i potrafił rozkręcić każdą imprezę. I taki duet stworzyli po śmierci Zbigniewa Bogdańskiego, że Andrzej Koczewski wniósł ten duet swojej piosenki i grę i śpiew, a Marek Górski charyzmę. I taki to duet pożegnaliśmy. Marek Górski odszedł 11 lutego 2017 roku. No i taka piosenka, którą razem wykonywali. Jeszcze nie czas. Wieczór w granatowym swym płaszczu, gwiazdy już pozapalał. Z kątów wyłażą strudziałe smutki, a my gramy na swych gitarach. I ciche nutki zbieramy, by grały nam razem do taktu. Niebieskie myśli odganiamy, bo przecież jeszcze nie czas. Jeszcze nie. Jeszcze nie czas swe marzenia do walizek kłaść. Jeszcze nie czas, by piosenki nasze śpiewał tylko wiatr. Jeszcze nie czas, by gitary spały na dnie szaf. Póki tyle jest muzyki jeszcze w nas.
kiedy zabraknie przyjaciół, by wieczór przegadać do rana, to przecież masz jeszcze swoją gitarę, strun kilka, melodii parę. Gdy piasek nie chce się wsypać pod oczy i do snu zaprosić, to trzeba gdzieś odejść, by dłużej nie płakać i smutku w swym sercu nie nosić. Nie nosić. Jeszcze nie czas swe marzenia do walizek kłaść. Jeszcze nie czas, by piosenki nasze śpiewał tylko wiatr. Jeszcze nie czas, by gitary spały na dnie szaf. Póki tyle jest muzyki jeszcze w nas. Gdy włożą cię w dębową skrzynkę, niech włożą razem z gitarą, niech w niebie ci grają struny srebrzyste, melodię twą ukochaną. Niech grają. Jeszcze nie czas swe marzenia do walizek kłaść. Jeszcze nie czas, by piosenki nasze śpiewał tylko wiatr. Jeszcze nie czas, by gitary spały na dnie szaf. Póki tyle jest muzyki jeszcze w nas. Wielokrotnie słuchając tej piosenki z uśmiechem na ustach w wykonaniu Andrzeja Koczewskiego, myślałem sobie, tak, jeszcze nie czas. No i nastał ten czas, kiedy Andrzej Koczewski 14 marca 2015 roku odszedł na Poliny Niebieskie podczas festiwalu JAPA, swojego ukochanego festiwalu, wśród swojej ukochanej publiczności, wywołując ogromny żal, smutek i taką nostalgię wywołaną tą smutną chwilą. Andrzej był niezwykle mądrym, łagodnym człowiekiem, takim wyważonym, i jako szef jury japowego, gdzie zmagaliśmy się, jury japowe w ogóle się przezmaga z całym mnóstwem problemów, bo bardzo wiele zespołów występuje, zwykle około 5-10 jest tak zwanych podmiotów wykonawczych, każdy wykonuje po 2-3 piosenki, jest wiele kryteriów, które decydują o tym, kto ma wygrać, kto ma przegrać, i niezwykle trudno jest okiełznać duże grono jurorskie, i Andrzej jako przewodniczący tego jury czynił to w sposób mistrzowski, już abstrahując od umiejętności aranżacyjno-wokalno-tekstowych, które wyrażał w swoich piosenkach. Był również bardzo fajnym, mądrym, wyważonym człowiekiem i bardzo go brakuje. Kochani, kolejną postacią, którą miałem przyjemność poznać osobiście, był Przemek Chmielewski. 13 stycznia 2017 roku przeniósł się na niebieskie połoniny, podobnie jak Andrzej, w wyniku nowotworu. Jakoś ten nowotwór mocno się trzyma twórców Krainy Łagodności, ale nie tylko. Ale rzeczywiście w tym gronie wiele, wiele takich osób, które z powodów nowotworu właśnie odeszły. No i również Przemek Chmielewski dużo za wcześnie się przeniósł, dużo za późno trafił w Bieszczady, jak sam mówił. Wiele lat się wahał, w końcu się przeniósł w te swoje ukochane Bieszczady i zaczął żyć pełnią życia bieszczadnika. Ja tak się trochę z tego nabijałem, trochę się śmiałem, że tak na skróty tym bieszczadnikiem chcę zostać, bo rzeczywiście błyskawicznie od momentu, w którym się przeniósł w Bieszczady, zasymilował się z tym bieszczadzkim światem, poznał wszystkich najważniejszych bieszczadników, zaczął pisać bieszczadzkie pieśni i tak się tak podśmiewałem w duszy, że Przemek tak tym bieszczadnikiem zostaje w takim turbo stylu, że w ciągu 2 lat będzie bardziej bieszczadzki niż wszystkie zakapy razem wzięte. No ale było w tym dużo prawdy, bo ta prawda została w tych piosenkach i w jego stylu bycia, ale przede wszystkim w tym, jak w wielu bieszczadzkich sercach
Przemo pozostał, a to znaczy, że był prawdziwy w tym, co robił, był sobą po prostu. I to jest chyba najważniejsze przesłanie również tej piosenki, jednej z wielu, które zdążą napisać. Bądź sobą, chociaż słowo napisał Mirosław Wełc, ale muzykę i takie przesłanie, które do Chmiela niezwykle pasowały. Posłuchajcie, bądź sobą. Kiedy nie będziesz miał już nic, wypowiesz ostatnie słowo. Kiedy dogasać zacznie myśl, bądź sobą, zawsze bądź sobą. Nagi bez butów, ale ty ruszysz przed siebie w drogę. Bez ciała na nim starych blizn, jak człowiek stanąć przed Bogiem. Dlatego, bracie, słuchaj nóg, gdziekolwiek dziś cię powiodą. Na każdej z życia twego dróg, bądź sobą, zawsze bądź sobą. Dlatego, bracie, słuchaj nóg, gdziekolwiek dziś cię powiodą. Na każdej z życia twego dróg, bądź sobą, zawsze bądź sobą. Wtedy może dobry Bóg, nie bacząc na win twych żale, zawoła, bywaj, bywaj tu, bywaj, bo sobą bywałeś. Obejrzysz jeszcze tylko się, gdzie trumnę kładą w grobie, a wiatr osuszy deszczu łzę, ostatnio nic tutaj po tobie. Dlatego, bracie, słuchaj nóg, gdziekolwiek dziś cię powiodą. Na każdej z życia twego dróg, bądź sobą, zawsze bądź sobą. Dlatego, bracie, słuchaj nóg, gdziekolwiek dziś cię powiodą. Na każdej z życia twego dróg, bądź sobą, zawsze bądź sobą. Bądź sobą, zawsze bądź sobą. Bądź sobą. Stycznia 2017 roku Przemek, będąc sobą, przeniósł się na niebieskie połoniny swoich ukochanych Bieszczadów, zostawiając małą córeczkę, połoninkę i Litkę, żonę. No i wiele osób, które zdążyły go pokochać po krótkim czasie. Kochani, kolejna piosenka znana jest z repertuaru Wolnej Grupy Bukowiny, ale tak naprawdę napisał tę piosenkę Mirosław Hrynkiewicz. Mirosław Hrynkiewicz przeniósł się na Połoniny Niebieskie 21 lutego 2017 roku. Tutaj znowu występuje taki tandem artystów i twórców po śmierci, ale nie tylko po śmierci, ale przed śmiercią Mirka Hrynkiewicza, popularyzatorem pieśni tegoż właśnie barda, ballad tego właśnie barda był Stanisław Staszek Wawrykiewicz. Miałem okazję i przyjemność poznać Staszka osobiście na giełdzie. Bardzo to pogodna, przekochana, przemiła postać. I niestety Staszek również od 7 lutego 2018 roku na niebieskich połoninach dołączył do Mirka Hrynkiewicza i myślę, że grają sobie w duecie te wszystkie ballady piękne. Stanisław Wawrykiewicz odszedł tragicznie, pośliznął się na śliskich deskach pomostu na Molo Sopockim i w lutym wpadł do lodowatej wody i niestety już z tej wody nie wyszedł i tragiczna ta śmierć. I tych dwóch twórców i przyjaciół chciałbym w tej piosence Ocean przywołać. Co ciekawe, Wolna Grupa Bukowina z Wojtkiem Belonem na czele wykonywała tę piosenkę w takiej wersji tekstowej, której ja nigdy nie mogłem zrozumieć treściowo. Może ktoś z Was będzie mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego tam był taki czterowiersz: marszałkowie szklanoocy palą owce i dziewczęta,
Kto o kwiatach dziś pamięta, szumią giełdy w środku nocy. Nigdy nie mogłem zrozumieć tego palenia owiec i dziewcząt. I dlaczego tak było. I dzisiaj, gdy przygotowywałem się do zagrania dla Was piosenki Oceanie Sinowłosy do słów i muzyki Mirosława Hrynkiewicza właśnie, to znalazłem stronę, którą stworzyli jego przyjaciele i rodzina, i na tej stronie słowa tejże właśnie kontrowersyjnej zwrotki są zapisane w inny sposób. Piosenka pochodzi z 1967 roku, także ma niebagatelny przebieg, ale wersję, którą zapisałem sobie dzisiaj, brzmi: marszałkowie szklanowcy wymyślają nowe wojny, powiedz świecie niespokojny, dokąd losy swoje toczysz. Taka wersja jest jakby w tej chwili źródłowa. No i ciekawy jestem, czy ktoś z Was wie, dlaczego marszałkowie szklanowcy palą owce i dziewczęta występowało i występuje chyba po dziś dzień w większości śpiewników i w większości wykonań. Tymczasem Mirosław Hrynkiewicz i taka piosenka, którą chciałbym również Staszka Wawrykiewicza przywołać. Oceanie sinowłosy, białe statki ku mnie wyszli. Dwa kamyki moje myśli na otwartych dłoniach niosę. Daj mi miejsce w głębi morza, szczyptę lądu, szczyptę skały. Tu zbuduję zamek biały, tutaj gniazdo swe założę. Gdzieś daleko w 100 stolicach żyją ludzie, biją dzwony. Niezliczone bataliony przyczajone na granicach. Marszałkowie szklanoocy wymyślają nowe wojny. Powiedz świecie niespokojny, dokąd losy swoje toczy. W głębi morza zabłąkany, nie chcę nic o ludziach słyszeć. Biały kolor, kolor ciszy, w moim zamku białe ściany. W moim zamku gdzieś w ogrodzie będę czytać wschodnie baśnie, zanim słońce w morzu zgaśnie, żeby z morza powstać co dzień. A gdy ludzie wypełnieni nienawiścią w jednej chwili zniszczą wszystko, co stworzyli, wielkim ogniem z wnętrza ziemi, znikną lądy, zniknie morze, nie wie nikt, co będzie potem. W białych żaglach ja z powrotem w łonie matki się ułożę. W białych żaglach ja z powrotem w łonie matki się ułożę. Mirosław Hrynkiewicz, autorem słów i muzyki do Oceanu Sinowłosego, odszedł 21 lutego 2017 roku. Dzisiaj głównie twórcy muzyki, piosenek, tudzież wykonawcy w roli głównej, ale nie tylko, jest jeszcze poeta. Poeta Leszek Aleksandry Moczulski, też poniekąd szara eminencja. Na ogół Leszek Moczulski kojarzony jest, jak dzisiaj miałem okazję się przekonać w internecie, raczej z polityką, ale to nie ten Leszek Moczulski. Leszek Aleksandry Moczulski był między innymi poetą i prozaikiem. No i bardzo płodnym poetą, bo do jego
słów powstało bardzo, bardzo wiele ważnych i mądrych piosenek. Do tej muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicza, wykonawcą tego utworu, tutaj najbardziej znanym chyba Grzegorz Turnał. Ale w pieśni owej wspominamy poetę Leszka Aleksandra Moczulskiego. Jak linoskoczek. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, nie widzisz ziemi pod stopami. W powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w niepewny obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak łatwo serce wpada w gniew, jak łatwo gniew przechodzi w żart, jak łatwo widzisz w życiu cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak. Jak linoskoczek zręcznie idziesz poprzez świat, jak linoskoczek zawsze swym cyrkowym krokiem, jak linoskoczek, jak na linie zawieszony, jak linoskoczek zręcznie idziesz poprzez świat, tak jak po fali, tak jak po linie. Leszek Aleksander Moczulski opuścił ziemski łez, padł 17 grudnia 2017 roku. A 11 września 2018 roku ziemski łez padł opuścił człowiek, który myślę, że jest jedną z takich większych szarych eminencji piosenki turystycznej i harcerskiej, bo mało podejrzewam znalazłoby się harcerzy, którzy nie znają piosenki Przemijanie. Nie tylko harcerzy, ale również turystów. Każdy, kto gdzieś kiedyś śpiewał na jakimkolwiek obozie wieczorne śpiewogrania, to prędzej czy później się natknął na piosenkę Przemijanie. Jestem bardzo ciekawy, czy ktoś z was wie, że napisał ją pan Jarek Dzierżak, który odszedł przed kilkoma laty, przed 3 lata dokładnie. No posłuchajcie, Przemijanie. Dzień kolejny minął, dzień co nic nie przyniósł, jeszcze się nie skończył, a już nowy wyrósł. Tyle dni minęło, tyle marzeń, tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń, tyle marzeń sennych się nie spełniło i tyle dobrych gwiazd ubyło. Tyle słów powiedział,
słów, co nic nie znaczą, może kogoś urazi, czyjeś oczy płaczą. Tyle dni minęło, tyle marzeń, tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń, tyle marzeń sennych się nie spełniło i tyle dobrych gwiazd ubyło. Znowu czasu mijanie, znowu minął dzień. Komu zaświeci słońce dobrych oczu mgnień? Tyle dni minęło, tyle marzeń, tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń, tyle marzeń sennych się nie spełniło i tyle dobrych gwiazd było. Tyle dni minęło, tyle marzeń, tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń, tyle marzeń sennych się nie spełniło i tyle dobrych gwiazd ubyło. Także drodzy młodzi harcerze, Pola, Karolinka, Hania, Dominik, kto tam jeszcze jest z młodzieży harcerskiej, pamiętajcie, żeby interesować się tym, kto napisał piosenki, które tak chętnie śpiewacie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć, jaka jest historia pieśni. Czasami warto wiedzieć również, dla kogo piosenka powstała, w jakich okolicznościach. Takie ciekawostki da się znaleźć w internecie i zaufajcie mi, że wtedy się zupełnie inaczej patrzy na te pieśni, jeżeli się w jakikolwiek sposób wie coś o ich twórcach, o inspiracjach, o powodach powstania, czy też bezpośrednio o treści. 11 lipca... Ach, nie zgasiłem świeczki pana dzierżaka. 11 lipca 2020 roku umarł mój bardzo serdeczny kolega Robert Leonhardt. Niezwykle wrażliwy, niezwykle utalentowany, bardzo niedoceniony artysta, bo jego zespół Małżeństwo z Rozsądku według mnie nigdy nie ustępowało niczym swoim wielkim protoplastom, czyli Staremu Dobremu Małżeństwu. A jednak jednych znają wszyscy, a innych zna bardzo, bardzo niewielu i szkoda wielka. O ile dobrze pamiętam, 3 płyty i tylko w dyskografii Roberta Leonharda i chłopaków. Ale zaufajcie mi, że są to płyty pełne przepięknych piosenek. Robert przegrał przed rokiem z okładem wyścig z nowotworem mózgu. Również dużo się działo, żeby Robertowi pomóc. Nie udało się. Zostawił po sobie przepiękne piosenki, zostawił po sobie tak wiele osób, które go kochały, bo był bardzo dobrym człowiekiem, robiącym dużo dobrego dla innych. Bardzo piękny głos, bardzo piękne piosenki, piękna gra na gitarze. I wybrałem taką piosenkę dość nieoczywistą. Bolesław Leśmian, upióra, również oczywiście nieżyjący, ale dzisiaj nie sięgamy aż tak głęboko jak śmierć Bolesława Leśmiana. W roli głównej Robert Leonhardt, autor muzyki do tego utworu Skończoność. Tyle nam pieszczoty, co dla czworga rąk, a ty zmierzchu złoty, konaj pośród błąk. Jedna dal w błękicie, ale różna łódź. Trzebaż było życie z ową dalą skuć. Późny wieczór stroni od zielonych brust. Dłonią brakło dłoni, ustom brakło.
strachu ust. Oto brzękłe ciało, oto gwiezdny kurz, to co stać się miało, niech się stanie już. Szczęście co od słońca wzięło czar i kres, już dobiega końca, unikając łez. Szczęście co od słońca wzięło czar i kres, już dobiega końca, unikając łez. Szczęście co od słońca wzięło czar i kres, już dobiega końca, unikając łez. Szczęście co od słońca wzięło czar i kres, już dobiega końca, unikając łez. Lipca 2020 roku we Wrocławiu odszedł Robert Leonhardt i jego świeczka zgasła. Zostały piękne piosenki zawarte na płytach Małżeństwa z rozsądku. Jeżeli ktoś z Was nie zna tego zespołu, to serdecznie polecam. Kochani, najmłodsza chyba śmierć wśród znanych mi twórców, takich, którzy wywarli na mnie wpływ taki artystyczny, ale również których miałem przyjemność i zaszczyt poznać osobiście, to Jurek Poremski, 19 sierpnia 2021 roku. Ten poeta, pieśniarz, żeglarz, naukowiec przeniósł się na niebieskie połoniny. Niezwykła to postać, człowiek, instytucja, człowiek gawęda. No dużo było, Jurku, mówić. Ja muszę powiedzieć, że mój pierwszy występ sceniczny miał miejsce właśnie w 2003 roku w Mrzeżynie na scenie festiwalu Słona Woda. Właśnie u boku Jurka Poremskiego grałem podówczas na pustej, takiej metalowej puszce po piwie. To była cała moja rola, którą byłem wtedy w stanie spełniać, wtedy z raczkującą ciszą jak ta. Mieliśmy zaszczyt wystąpić z Jurkiem Poremskim. Mimo że byliśmy takimi kompletnymi gołowąsami scenicznymi, to Jurek potraktował nas jak prawdziwych zawodowców. Ani przez sekundę się nie dało wyczuć, że przepaść między nami wykonawcza i taka w ogóle muzyczna jest ogromna. Jurek nas zaprosił, mieliśmy z nim przyjemność wystąpić. I od tamtego czasu szacunek mój dla niego był wielki. Żałuję bardzo, że nie dałem radę zdążyć zaprosić Jurka na któryś ze zlotów, które organizuję, bo myślę, że wszyscy mielibyśmy z tego ogromnie duże radości. No i najbardziej znana piosenka Jurka Poremskiego. Myślę, że każdy z Was ją zna i sobie zanuci. Szkoda, że już nigdy w oryginalnej wersji. Gdzie ta Keja? Przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka wielka, rafa, oceany trzy, rejstar, całość rok, dwa lata. To powiedziałbym,
gdzie takie ja, przy niej ten ja. Gdzie ta koja wymarzona w snach, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, no gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie takie ja, przy niej ten ja. Gdzie ta koja wymarzona w snach, w każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? Gdzieś na dnie tej starej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz w kompasie, igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę wór na plecy i przed siebie gnam. Gdzie ta keja, przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? No gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta keja, przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach, w każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw, na przystani czółno stało, kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy o załodze ten samotny łeb. Gdzie ta keja, przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? No gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta keja, przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach, w każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? Nie zgasiłem wcześniejszej świeczki. Teraz gaszę świeczkę Jurka Poremskiego, 19 sierpnia 2021 roku. Jurek Poremski, Poręba odszedł, zostawiając po sobie wiele pięknych pieśni i jeszcze więcej pięknych wspomnień. Zostały mi dwie świeczki. Przyznam, że zagubiłem gdzieś po drodze piosenkę, karteczkę z piosenką Mirka Breguły. Mirek Breguła bodajże w 2018 roku odszedł. Wybaczcie mi ten brak chronologii. Sam zakończył swoje życie, zmagał się również z nowotworem, z alkoholizmem, z kilkoma innymi rzeczami. No i postanowił popełnić samobójstwo. Szkoda to wielka, nadwrażliwy człowiek. Wiele pięknych piosenek. Balansował gdzieś pomiędzy popkulturą a poezją. I tak spalił się na stosie wrażliwości własnej, jak wielu innych. Więc może jakaś taka piosenka Mirka Breguły. Witaj przyjacielu, no gdzieś ty był. Chciałem, żeś już spalił adres swój. Oto żona moja śliczna, a ta mordka to mój syn. Choć usiądź, zaraz sprzątnę cały stół. Byłeś prawie wszędzie, mówili mi. Podobno jesteś zjedli za pan brat. Wiesz, żartuję, ale w głębi duszy sam też bym tak chciał zobaczyć inny, lepszy może świat. Bracie mój, opowiedz mi wszystko, mam czas. Widzę ból, bo tylko ból tak gasi każdą twarz. Bracie mój, tu też nie ma raju. O nie, ale dobrze jest, jak jest.
chodziłem, no. Byłem prawie wszędzie. Ojejku, zawodziłem. Nieistotne jest, co było ważne, to, że widzę cię i miłość, którą w sercu swoim masz. Trochę pochodziłem, to tu, to tam. Dlaczego chciałem, tego nie wie nikt. Wiele razy zabłądziłem, byłem bliski nieba bram. A teraz chciałbym pożyć tak jak ty. Bracie mój, daleko szukałem, sam wiesz, szkoda słów. Masz wszystko, czego chciałeś, więc się ciesz, bracie mój. Nie gadaj o raju, masz czas, przecież nikt nie goni nas. Nie goni nas. Mamy czas. Goni nas. Mamy czas. Świeczka Mirka Breguły również zgasła, ale wybaczcie mi, nie pamiętam dokładnej daty samobójczej śmierci lidera zespołu Univers. Kilka mądrych, fajnych pieśni wyniosłem z tego mariażu, chociaż nie miałem okazji Mirka poznać osobiście. Kochani, i na pożegnanie taką klamrą chciałbym spiąć to dzisiejsze spotkanie 4 sierpnia 2021 roku umarła Joanna Bellon. Nie była twórczynią w żadnej mierze Krainy Łagodności, ale była tą Joanną. Była tą Joanną, dla której Wojtek Bellon pisał swoje najważniejsze pieśni, była tą Joanną, która trzymała go na ziemi, kiedy latał wysoko nad brukiem krakowskiego rynku i krakowskiego Kazimierza. To ona ściągała go do domu z jego wojaży, ona urodziła mu córkę Olgę. Wiele, wiele lat spędziła w Stanach Zjednoczonych, wróciła do Polski już chora na nowotwór, 3 tygodnie tylko w Polsce spędziła, umarła i dołączyła do Wojtka, pochowana została w Busku Zdroju razem ze swoim niebieskim ptakiem, którego przepięknie kiedyś opisała. Cytowałam wam ten cytat. Cytowałam wam te słowa. 4 sierpnia 2021 roku. To ważna data, jako że miałem przyjemność, zaszczyt niebywały korespondować z Joanną Bellon w ostatnich tygodniach jej życia, nie mając świadomości tego, że odchodzi. Była pełna optymizmu, planów. Planowała stworzyć teledyski do piosenek Wojtka Bellona, planowała stworzyć stronę, która by w całości opiewała jego twórczość. Bardzo mi dziękowała za koncerty, które robiłem z Martinem dla Wojtka Bellona, za szerzenie o nim informacji i różnego rodzaju anegdot, jak również za piosenkę, którą napisałem do słów Grzesia Szafoniego. Byłem niesamowicie szczęśliwy z tego kontaktu i relacji. I ta relacja została nagle przerwana śmiercią Joanny. Dlatego też pozwólcie, że dzisiaj na pożegnanie kołysanka, której nie napisała Joanna, bo jak wspomniałem, nie była muzykiem ani poetką, była malarką, artystką, ale nie tego świata, w którym dzisiaj się spotykamy. Wojtek Bellon napisał dla niej kołysankę dla Joanny, którą wszyscy znacie. Dzisiaj w oryginalnej wersji muzycznej, tej jedynej właściwej, na pożegnanie. Kołysanka dla Joanny Bellon. Zanim mi sen na oczy spłynie, moje myśli szybują przez lufcik, żeby cię ujrzeć w ową chwilę, gdy włosy czeszesz przed lustrem. A kiedy zaśniesz w ciepłej pościeli, zmęczone długim przelotem, jak ptaki głowy w skrzydła wtulają, patrząc na sen twój spokojny. Mm-hmm.
Niech ci się przyśnią pory roku, niech grają we śnie twoimi tańczą. Jesień prężąca liście do lotu, lato w upale słonecznym, a jeśli zima, to w śniegu cała wiosna, w milku, w wiosennych łąkach śpi. Moje myśli nad tobą czuwają na parapecie za oknem. Śpi. Moje myśli nad tobą czuwają na parapecie za oknem. Śpi. Moje myśli nad tobą czuwają na parapecie za oknem. Śpi. Moje myśli nad tobą czuwają na parapecie za oknem. Ostatnia dzisiaj świeczka, świeczka Joanny Belon, tej Joanny, zgasła 4 sierpnia 2021 roku. Kochani, jak widzicie, wszystkie świeczki dzisiaj zgaszone, one już zagasły i obawiam się, że nikt nie jest w stanie ich już zapalić. Natomiast pamiętajmy zawsze, wspominając sobie tych naszych bliskich, tych naszych świętych, tych naszych zupełnie nieświętych, za którymi tęsknimy. Ich już nic nie wskrzesi, ale postarajmy się być jak najlepsi dla tych, którzy jeszcze żyją, dla tych, którzy są wokół nas, bo bardzo często nie doceniamy tego, że ktoś jest obok nas, aż do momentu, w którym go zabraknie. Nie czekajmy do tego momentu, w którym trzeba będzie mu zgasić świeczkę i widywać się z nim na cmentarzu raz w roku, stawiając jakieś tam symboliczne kwiatki czy znicz. Tylko zróbmy, co się da, żeby ta relacja żywego człowieka z żywym człowiekiem nie została zaniedbana, żebyśmy nie przegapili żadnego ważnego słowa, żadnego ważnego przytulenia, żadnego ważnego kocham cię, ani żadnej ważnej chwili, żeby później nie było za późno, bo nigdy nie wiemy, ile tego czasu tak naprawdę mamy, tak jak Mirek Breguła śpiewał w swojej piosence, mamy czas, przecież nic nie goni nas, otóż czasami goni nawet więcej, niż nam się może wydawać, więc nie marnujmy tego czasu. Kochani, dzięki wielkie za ten smutnawy i nostalgiczny wieczór, chyba dość długi wyszedł. Jest mi bardzo miło, że niemal 500 osób tak długo wytrzymało dzisiaj ze mną i z tymi piosenkami. Urodzinowo chciałbym wyściskać panią Mariolę Piasną, bo dzisiaj ma urodziny w takiej... Nie najlepsza to jest data na świętowanie urodzin, ale co poradzić, wszystkiego pięknego. No i co, dobrej nocki, wiruski kochani. Dbajcie o siebie i pilnujcie się, bo wirus znowu w natarciu. Pa, pa.